Według porannych danych ze środy 8 kwietnia w Polsce odnotowanych było 5 tysięcy zachorowań na COVID-19. Miasto Suwałki nadal znajduje się na liście miast, w których nie potwierdzono ani jednego zachorowania, a w powiecie ziemskim suwalskim nadal jest to jeden przypadek. Według raportu z 9 rano w nadzorze epidemiologicznym w mieście znajdowało się 8 osób. Kwarantanną w Suwałkach objętych było 268 osób, a kolejne 122 osoby odbywały kwarantannę w powiecie suwalskim. Ogółem w obszarze działania Suwalskiej Inspekcji Sanitarnej pobrano do tej pory 133 próbki do testów. Od dwóch dni według danych sanepidu nie odnotowano ani jednego przypadku złamania kwarantanny. Do naszej redakcji docierają jednak informacje od widzów, których niepokoi fakt gromadzenia się na osiedlach mieszkaniowych niewielkich grupek młodych osób, które opuszczają mieszkania w celach towarzyskich, nierzadko zakrapianych piwem. Przypominamy, że nawet jeśli taka grupka liczy mniej niż 5 osób, to jest to wbrew zaleceniom sanitarnym, zezwalającym na wychodzenie z domów tylko w określonych szczegółowo celach. Spożywanie alkoholu na ławce przed blokiem z pewnością do nich nie należy, więc osoby te powinny się liczyć z mandatem, który może znacząco obciążyć domowy budżet. Przypominamy seniorom, że mogą robić zakupy w godzinach od 10 do 12. Jest to czas, w którym maleje szansa na zakażenie się COVID-19 od osób młodszych, przechodzących najczęściej tę chorobę bezobjawowo. Apelujemy również do wszystkich o stosowanie się do rygorów sanitarnych w sklepach, aptekach oraz na ulicach.